Dobra, siemaneczko, witam w kolejnym odcinku z Gotika pierwszego. Dzisiaj się udajemy do kopalni, by zdobyć listę od Jana, która nie będzie wcale taka łatwa do zdobycia. Udajemy się w stronę kopalni. Jeszcze widzimy sobie przeciwników, idziemy ich zlikwidować. Okej, zbieramy tu wszystko sobie. Mięso całe. A jeszcze mamy ścierwojada. Okej. A trochę może sobie tego i zjemy. A może to i to. Okej. No musimy iść tam w głąb lasu, aż dotrzemy do obozu. Sobie przepłyniemy. Spróbujemy ich zabić. Zawsze to jest coś do expa. Jak wiadomo, exp w takiej grze jest ważny. Okej, pierwszy leży. Oj, dotrafił to wtedy. No jak widzimy, się udało. Znowu ten trzeba się podleczyć. No jeszcze raz to zioło. Psianka. Chyba raczej gorzki. Grzyby, a tu jeszcze mamy ścierwojady. Okej. Zbieramy mięsko. Idziemy tutaj w głąb lasu. A tu widzimy ścierwojad padł. Okej, zbieramy grzybki. Też mamy kretoszczury, które sobie ubijemy. Okej, padły. Żebym też będę częściej zapisywał grę, bo jakbym razie czego padł, to... Dobra, zapiszemy sobie znowu. Tu widzimy ścierwojady. A, mnie nie było aż tak trudno. Ja może sobie jeszcze coś się podleczymy mięsem. Okej. Dobra, lecimy sobie tutaj jeszcze po expić. Też. Oj. No, mamy kolejny poziom. Tu jeszcze mamy piekielniki. Ścierwojady. No, tu już są trzy, więc. Ale one są troszkę oddalone od siebie, tak. No. Ale nie było akurat z nimi kłopotu. Pozbieramy wszystko. Tu jeszcze sobie chyba na dół, myślę, zejdę. O. Okej. Jeszcze tu widzimy kretoszczura, a nawet dwa. Jakieś jagody. Dzban, talerz się przyda. Piwo, napój z manu. Psianka. Jorkowe ziele, okej. Okay. Jeszcze widzimy. Ścierwojady. Okej, podleczymy się trochę.
Okej. Zapiszmy sobie. No, obudzimy się tu, że jest bliziutko. A tu jeszcze widzimy ścierwiady, sobie je zabijemy. No już tam widzimy wejście do kopalni pomału. Tu sobie idziemy. Jeszcze jagody po drodze. No, no ale mam czwarty level. Już blisko piątego. Jagody. No i tu jest kopalnia, więc sobie do niej wejdziemy. Żeby zdobyć tą listę. Akurat brama jest otwarta, może sobie jeszcze raz zapiszemy. Dobra, zapiszemy. No i wchodzimy do środka. No. Jesteśmy w kopalni. O, już mamy kilo. Piekielnik. Okej, mamy tutaj Drake'a. Sobie z nim porozmawiamy. Możesz mi opowiedzieć o tej kopalni? Możesz mi opowiedzieć o tej kopalni? Stoimy teraz w głównym szybie. Na dół można zejść po rusztowania. Wszędzie dookoła kopacze wydobywają rudę. Musisz bardzo uważać na pełzacze. One też są wszędzie dookoła. Na samym dole część wydobytej rudy, przeznaczona do wykorzystania tutaj, jest od razu przetapiana. Okej, na co powinienem uważać w kopalni? Na co powinienem uważać w kopalni? Przede wszystkim na pełzacze. Groźne bestie. To przez nie musieliśmy zrezygnować z wydobycia w paru jaskiniach. Niestety, pożarły nam już sporą grupę kopaczy. Opowiedz mi o pełzaczach. Wiesz, zaschło mi w ustach. Przynieś mi piwo, to ci opowiem o pełzaczach. Okej, daj piwo. Proszę, wypij moje zdrowie. Dzięki. A co do pełzaczy, żyją w dużych stadach, głównie w bocznych jaskiniach. Jeszcze nigdy nie widziano ich tutaj, w głównym szybie. Gdybyś spotkał kiedyś pełzacza, wiej ile sił w nogach. Albo stań plecami do ściany. W ten sposób będziesz miał jakąś szansę. Okej. Opowiedz mi o tym coś więcej. Opowiedz mi o tym coś więcej. Jeśli chcesz wiedzieć więcej, pogadaj z wężem. On zajmuje się wytopem. Albo zapytaj Jana. On tu rządzi. Odpowiada za organizację pracy w całej kopalni. Okay. Gdzie mogę znaleźć Jana? Gdzie mogę znaleźć Jana? Poszukaj go na środku głównego szybu, obok składowiska. A, jeszcze coś. Znasz Torusa, prawda? Zapomnij o nim. W kopalni rządzi tylko jedna osoba. Jest nią Jan. To nasz szef. Jak podpadniesz jemu, podpadniesz nam wszystkim. Zrozumiano? Okej. Do zobaczenia. Dobra, idziemy sobie do przodu. Tu widzimy Santiago, który ma coś na handel. Co on tu ma? Wytrychy i rudę. Dobra, weźmiemy sobie od niego. Posprzedajemy mu te rzeczy. Dzban. ...81, okej. Wciśniemy mu jeszcze coś. Może jakieś brońki. I kilo, i może to. 97, jajku. Dobra. A i bierzemy od niego to. Dobra, to zejdziemy sobie na dół. Dawno nie grałem też tak za bardzo. O. O, się zaklinował.
Będziemy chcieli sobie wpisać jeszcze kod, żeby cię odblokować, bo nie będę się topał. Dobra, wyłączamy. Tutaj podbieramy grzybki. Zawsze się przydadzą. O, tu nie możemy sobie kopać na razie. No. Dobra. Wyjdziemy sobie trochę niżej. Okej. Tu musimy sobie zejść gdzieś do Jana. A zabiłem się, ale to nie będę teraz tego wczytywał, bo to jest... Mamy Arona i mamy Snape'a. Dobra, może pogadamy ze Snape'em. Snape's... jak leci. Mam dla ciebie pewną propozycję. Spraw, żeby Aron odczepił się od tej skrzyni, a zapłacę ci 10 bryłek rudy. Okej. Okay. Do zobaczenia na... A, jasne. Widzimy, Aron stoi obok, to... sobie z nim porozmawiamy. Odciągnij Arona. Przysyła mnie Jan. Masz się do niego natychmiast zgłosić. Przysyła mnie Jan. Masz się do niego natychmiast zgłosić. A czego ode mnie chce? Nie wiem. Nie wiem. Pewnie sam ci to powie. Inaczej po co by cię wzywał? Trudno. W takim razie zajrzę do niego. Dobra. Daliśmy go porozmawiać. Należy mi się 10 bryłek rudy. Należy mi się 10 bryłek rudy. Proszę, zasłużyłeś na nie. A, i jeszcze coś. Mam przy sobie klucz do tej skrzyni. Jak dla ciebie, 30 bryłek. Dobra, kupimy klucz. Wezmę ten klucz. Trafiła ci się nie lada okazja. Zastanawiam się, co ty z tego masz. Zawsze się cieszę, kiedy mogę dać psztyczka w nos któremuś ze strażników. Zresztą, gdyby znaleźli przy mnie rzeczy z tej skrzyni, byłbym martwy. Okej. Okay. Do zobaczenia. A, jasne. Dobra, otwieramy. O, jak widać, no, opłacało się. Zarobiliśmy trochę bryłek. Dobra, idziemy w dół. Mamy jeszcze jakiś... tylko co, zejdziemy już po drabince. Okej, krucze ziele, wsianka, krucze ziele. Tu mamy strażnika, pogadamy sobie z nim. Co znajduje się w składowisku? Co się znajduje w składowisku? Nie twój interes. Okej, czy nie chcę nam powiedzieć. Założę się, że zaschło ci w ustach od tej ciężkiej pracy. Założę się, że zaschło ci w ustach od tej ciężkiej pracy. Jeszcze jak? Chętnie bym się czegoś napił. Może mógłbyś mnie czymś poczęstować, co? Okej, daj ci do picia. Proszę bardzo. Na zdrowie. Dzięki. To jak z tym składowiskiem? Jesteś tam ciekawego? To jak z tym składowiskiem? Jest tam coś ciekawego? Kilka skrzyń, w których przechowujemy zapasy. Niestety, gdzieś się nam zapodział klucz. Zapodział? Założę się, że to sprawka Alefa. Temu człowiekowi nie można ufać. Okej, odciągnij Ulberta. Słuchaj, Jan i pozostali siedzą teraz na dole i zajadają się pieczonym mięsem. Co? Beze mnie? No nie, już ja im pokażę. Przepuść mnie. Okej. Mamy chleb, szynkę, ale zapiszemy sobie, próbujemy tę skrzynkę otworzyć, lewo, wczytamy sobie jeszcze raz, bo tej skrzynki nie umie otworzyć, a czyli się nie da na razie, no okej, okay, trudno. Y-
Kopacz, Grims, Aaron. Hej ty! Jeśli jeszcze raz spróbujesz wystrychnąć mnie na dudka, pogadamy inaczej! Zrozumiano? Oki, nie zgubiłeś przypadkiem klucza do swojej skrzyni? Nie zgubiłeś przypadkiem klucza do swojej skrzyni? Rzeczy samej. Nawet nie chcę wiedzieć, skąd wiesz o jego istnieniu. Ale dam ci 20 bryłek rudy, jeśli mi go oddasz. Okej, sprzedaj klucz. Oto twój klucz. Tak, to ten. Masz tu swoje 20 bryłek, zgodnie z umową. Ale w przyszłości radzę ci uważać. Od tej pory będę cię miał na oku. Okej. Ja cię udało. Ej ty, tam nie było żadnego pieczonego mięsa. Cóż, widocznie się pomyliłem. Życzę miłego dnia. Przepuść. Dobra, mamy Jana. Porozmawiamy sobie z nim. Ty jesteś Jan, szef tej kopalni. To ty jesteś Jan, szef tej kopalni? Tak, to ja. A to moja kopalnia, więc lepiej nie próbuj niczego głupiego. Okej, myślałem, że to kopalnia Gomeza. Myślałem, że to kopalnia Gomeza. No cóż, oczywiście kopalnia należy do starego obozu, ale tutaj pod ziemią jest tylko jeden szef, ja. Okej. Przysyła mnie Diego, mam odebrać listę. Przysyła mnie Diego, mam odebrać listę. W porządku. Oto i ona. Powiedz im, żeby się pospieszyli z dostawami. Okej. Rozejrzyj się trochę, A jak się udało nawet Alberto, Handel. Może masz... Jasne. Coś tu ma ciekawego. Ma 50 bryłek grudy, ale na razie... Okej, jak mamy tą listę, udamy się teraz do Diego. Okej. Użyjemy sobie drabinki, idziemy w górę. To tam nie było aż tak ciężko. Okej, pogadamy sobie jeszcze ze... Fajnie. Do zobaczenia. Okej, jednak. Dobra, pędzimy sobie w górę. Całą górę wychodzimy z kopalni, zaniesiemy ten Diego, nauczymy się czegoś i jeszcze raz próbujemy na arenę. Okej, no te bugi mnie nie już nie zdziwią. Okej, teraz wyszedł. Dobra. Uleczymy się. Okej. Dobra. Mam jeszcze piekielniki. Klucze wiele. Break. Okej, mamy wszystko. Sobie wychodzimy. Okej. Dobra, lecimy do Diego. My jeszcze może dziś sobie poekspimy po drodze, jak się po szczęści będą jeszcze jakieś potworki. Popatrzymy, nie, tu raczej nic nie jest. Próbujemy, żeby wrócić tutaj boczną trasą. Więc ogólnie zostały się nam te arenki i ten bordrak, ale czego zrobimy, tak szybko się okaże. Pewnie będziemy jeszcze musieli sobie kupić lepszą broń. Ojejku.
To tam na wycinie kierujemy. Tam są dębacze. A to raczej nie będzie dobry pomysł pchania się teraz na nich. A jeszcze tu mamy krwiopijca, sobie go zabijemy. No, zejdź na dół. Okej. Jeszcze też, ale trzech to już jest troszkę ryzyko. Ale okej, dobra, idziemy sobie z powrotem. Tu jeszcze jest krwiopijca, leczone samotne. Tak, dobra. Spróbujemy go zabić. Go. Chodź tu. Dobra. Bierzemy skrzydełka, bo one są też trochę warte. Tu jeszcze jest serapis. Dobra, no to. Dobra, lecimy. Szybko do Diego. Okej, okay, tu jeszcze mamy jagody i piwo. No więc jeszcze sobie na wyżej pójdziemy zobaczyć, czy jest gdzieś do kupienia lepszy mieczyk. Pójdziemy może zobaczyć jeszcze do piska. Może on coś będzie miał ciekawego. Okej, okay. Jest Diego. Mam listę od Jana. Mam listę od Jana. Dobra robota. Zaczynasz mi się naprawdę podobać. Okej, okay. Możesz mnie czegoś nauczyć? Może mnie czegoś nauczyć. Tak. Okej. Okay. Uczymy się siły nadal. Okej. Okay. Jesteś teraz o wiele... Wróć, nie... Kończę, tutaj rebelek jeszcze jeden nie padł. Dobra, idziemy do piska. Zapewne masz rację. Raczej bać śwista i nic nie miał, z tego co się orientuję, ale jeszcze sprawdzimy. Świstak. Jak leci? Jak leci? Świetnie. Wyświadczyłeś. Aha, okej, okay, dobra. Czyli on nic nie ma. Raczej jeszcze pójdziemy do Mordraga. Może on coś jeszcze będzie miał. Dobra, pisk. Co za. Okej, okay, porozmawiaj z nim. Pewnie masz rację, jeśli myślisz, że. Pokaż mi swoje towary. Pokaż mi, co tu ma. Załatwiało się inaczej. Lepiej się do tego nie mieszać. Ząb kopacza, warki 160. Nie możesz wierzyć we wszystko. Zawsze to samo. Okej, 20 obrażeń. Dobra, jeszcze zobaczymy u Mordraga. W tej historii. Niektórzy nigdy się nie nauczyli. Może on jeszcze coś ciekawego ma. Pokaż mi czas do zaoferowania. Wybierz! Okej, okay, nadmieczyk ma obrażenia 13. Oj, oj. Nie będą już tu jeszcze. Dobra, to pójdziemy sobie kupić ten mieczyk do piska. Albo ma jeszcze zbroję, ale spodnie kopacza. Aha, i lekkie spodnie, dobra. Kupimy ten mieczyk.
160. Okej, okay, może coś z przedmiotu, żeby jak najmniej... Tu może mu trochę tego mięsa sprzedamy. O. O, myślę, że będzie... Dobra, jeszcze 20 bryłek weźmiemy. Dobra. Ale mam lepszy mieczyk. Pójdziemy sobie jeszcze na tą arenkę, zobaczyć czy damy radę, czy trzeba będzie troszkę pójść po ekspić. Bo ja wiem, że tu takie najważniejsze misje zrobiłem. Oprócz tej arenki tego Mordraga, ale to... Sprawdzimy jeszcze po kolei, jak nie damy radę, to zakończymy odcinek. No i po prostu w następnym odcinku pójdziemy sobie trochę po ekspit albo do starego obozu. Tam sobie też trochę misji wykonamy. Okej, okay, dobra, zapiszemy sobie. I pójdziemy pogadać z Kirgo. Dobra, ominiemy te kwestie, bo to... Co? Nie znamy. Kto? Wchodzi z A, jeszcze się wrzut przyczepił. Kiedyś takie sprawy załatwiało się tak długo, jak mnie to nie dotyczy. Co chcesz zrobić z tą bronią, człowieku? Pogadajmy. Szybko się uczysz. Jeśli myślisz, że... Co chcesz? Zobacz. No dobra, może mu damy radę. Tylko, że znowu ten mi tu trochę przeszkadza. A spróbujemy jeszcze, czy coś mu odbierzemy. Karim. Dobra, nie idziemy na razie. Ty to... No nie, się brudzi tutaj. Chcesz mnie z... No nie, dobra, Karim jest za silny. Może pójdziemy się przespać do północy. Schowa. Spróbujemy z tym Kirgo zawalczyć, bo... Okej. Okay. Tak, może do, albo do wieczora. To nie było zbyt mądre. Dobra. Hej ty! Okej. Nie masz tu czego szukać. Kirgo. No, jest. Co? Dobra. Chodź. Dobra, spróbujemy jeszcze raz Kirgo. Dobra, mieczyk mamy. Co chcesz zrobić z tą bronią, człowieku? No chodź tutaj, człowieku. No już, schowaj tę broń. Przecież schowałem broń. Szybko się uczysz. No chodź. Dobra. Ojej, źle co zagrałem. Nie, to nie ma sensu, myślę, że... Możesz... O, jeszcze wrzut, ale to sobie pokonamy. O, zawsze jakieś bryłki. Okej, okay, dobra, jeszcze może pójdziemy do Pleczera, bo gdzieś tutaj jest i sobie zakończymy odcinek i... W następnym odcinku sobie pójdziemy do nowego obozu. Fletcher. Hej ty, jeśli chcesz się pozbyć, tak? Bo mnie... Okej. Okay. A się chyba nigdy nie skończy. Wiesz, jeśli kogoś... Chodzi... Tak? Co? Innym... Och, teraz mam... Jaki problem? Jestem winien... Mary... Jeszcze sobie spróbujmy. Tylko zachowaj to dla siebie. Oj, to brzuch teraz nas będzie denerwował. Niektórzy nigdy się już
nauczące. Okay, wejdźmy sobie. Może się sobie szybko skoczymy jeszcze do... Nie powinieneś wierzyć, żeby wszystko. Zawsze. To się zaciąłem. Do Mordraga. Zobaczcie, czy jakieś mu chociaż HP odbiorę, czy dam radę. Dobra. Jesteśmy, dopiszemy sobie. Mordrak. To. Schowaj broń! Dobra, myślę, że już pomału dam radę. No, to dziękuję za oglądanie odcinka. Zapraszam na kolejny, który się pojawi niebawem. No, to do zobaczenia. Cześć.